Hej, witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z My Time Edit Porsche, a dzisiaj, moi drodzy, mamy pierwszy dzień lata. Tak, przegraliśmy już miesiąc w tej grze, już co nieco możemy o niej wiedzieć. Ja już miałam pierwsze wpadki filmowe ze sobą, co nie znaczy, że nadal ich nie robię, ale wiecie. Wydaje mi się, że jest ich coraz mniej, już chyba teraz też coraz płynniej z Wami rozmawiam. Kolejną rzeczą, jaką chciałam Wam powiedzieć, że zaczęłam ćwiczenia na mowę, żeby tak właśnie nie szeleścić Wam czasami i wysławiać się lepiej, nie robić sicz takich, jak teraz przepraszam, brzydkich dźwięków i żebyście mnie po prostu mogli zrozumieć. Kompletnie zapomniałam, jak się te ćwiczenia nazywają, ale tam mniejsza. Moi drodzy, teraz też wychodzę chyba z taką inicjatywą, że te filmiki przesunę na wcześniejszą godzinę. A mianowicie wcześniejszą godzinę spróbuję je przesunąć na godzinę 6, 7, jeszcze nie wiem dokładnie. Stwierdziłam, że będą takie filmiki też dla osób, które wstaną sobie wcześniej, na przykład idą do pracy normalnie, ponieważ niektórzy muszą i chcą sobie obejrzeć jakiś filmik do śniadania, do kawki rano. No to stwierdziłam, że czemu nie? A osoby, które po prostu wstaną później, i tak już mają ten filmik, więc im to tam nie robi różnicy. Co jeszcze z takich organizacyjnych spraw, to już nie pamiętam. No tylko tyle, nie wiem, czy kogoś to interesuje. Może są osoby tutaj też, które będą zdać maturę. No to jak się dowiedzieć, matury zostały przesunięte o 1,5 miesiąca. Ja jestem trochę taka zmieszana, bo teraz nie wiem, co z tymi seriami nowymi, czy je rozpocząć, czy ich nie rozpoczynać. Nie obiecuję Wam, może rozpocznę jedną z serii jeszcze dodatkowo, bo jak wiecie, już jedną zaczęłam. Wy ją zobaczycie chyba za 2 dni, albo za dzień, nie jestem pewna jeszcze. Musiałam sobie sprawdzić tam w kalendarzu, ale tak czy siak może będą 3 serie. Nie jestem tego pewna. Po prostu nie chcę Wam dawać takiej 100% pewności, bo nie wiem. Teraz, no wiecie, mam więcej czasu na ogarnięcie sobie materiału, ale co nie oznacza tego, że im dłużej czekam, tym więcej mogę zapomnieć też. No ale, moi drodzy, taki długi trochę wstęp mi wyszedł. Może byśmy zaczęli. Jak widzicie, no mamy pierwszy dzień właśnie tutaj lata, już nowy miesiąc w grze. Ja sobie sprawdziłam na szybko i nikt dzisiaj nie ma urodzin. Jak widzicie, mamy tutaj jeden festiwal podwójny i tutaj też jeden. Tutaj to będzie taki festiwal właśnie sztuk walki, a do tego jeszcze nie doszłam, bo ja swoją rozgrywkę właśnie skończyłam chyba gdzieś 14-15 dzień. Więc już za niedługo nie wiem, co się po prostu będzie działo dalej, więc szykujmy się na wielkie wpadki. A teraz zaczynając tutaj, popatrzmy sobie, co moglibyśmy sobie ulepszyć i może byśmy sobie ulepszyli, nie wiem, być może tutaj teraz, bo tutaj jak widać nie mamy zbytnio. Changing. Może ten punkt dodamy. Czemu by nie? Okej. Oczywiście standardowo zaczniemy od pozbierania tutaj wszystkiego, co nam się napatoczy do rąk. Przy okazji, czekajcie, jeszcze mogę sobie chyba dołożyć te części już. I tutaj, o, te steel plate'y. Dobra, przy okazji wstawimy tam Iron Heart planki. 10 ich na razie wstawię, bo one się będą no, cały dzień nam robić. Okej. Tutaj już sobie weźmiemy, ciachniemy i już będziemy mieli przy okazji zadanko zrobione prawie, bo pójdziemy sobie tam na farmę i to im oddamy. Okej, tutaj sobie sześciuteńko powkładamy. Tutaj już dokładam. Tak, jak ja to mówię, nigdy tego nie jest za wiele. Bodajże, no, drewno nam się kończy, więc dzisiaj, jeżeli nam zostanie energia, co jest dużo prawdopodobne, bardzo prawdopodobne, to po prostu sobie troszkę gdzieś tam pościnamy tych drzew. Chyba nam nawet urosły tutaj koło naszego domku. Patrzcie, już tam coś jest. Okej. Tutaj tam widzę, nie wiem, czy już się nam bawełna zrobiła, czy dopiero się jeszcze będzie potrzebowała kilku dni. O, moi drodzy. Nie wiem, czy czekajcie, bo tutaj to jest carbon bary.
Czy widzicie, że nasza poczta jest trochę zniszczona? Ja wiem, o co chodzi, ale tak czy siak nie zmienia faktu, że jest zniszczona. I musimy sobie tam sprawdzić. O, tutaj chyba Todi leciał. Nie, mi się ten Todi z Marsem... przepraszam. Ale chrypa mnie złapała. Mi się ten Todi z Marsem bardzo myli. Nie wiem, dla mnie są tak bliźniaki. Po prostu są bliźniakami. A, no niestety, no trzeba to wszystko powkładać. Może nudne to jest, ale... Ale potrzebne. O właśnie, jeszcze przy okazji, wczoraj nam przyszły ten Industrial Cutter, a nie zanieśliśmy nic do centrum badawczego, więc dzisiaj trzeba to nadrobić. Dalej, teraz blachy. I mamy tutaj nowe blachy. Przynajmniej miejsca powoli nie mamy. Te nasionka mnie... To nasionko mnie intryguje, tylko że do tego jest potrzebny large planter. I spróbujmy sobie, zobaczymy, czy w ogóle możemy sobie powiększony ten planter zrobić. Mal, tylko mamy. No niestety. Tutaj jeszcze dwa dni w sumie, to nie. To tutaj jeszcze sprawdzimy sobie, czy możemy... To jest tych jabłek, ten sok możemy porobić, ale to na razie nam jeszcze nie jest tak bardzo potrzebne. No, jest tylko jeden. Przy okazji moglibyśmy chyba już nawet kurki sobie powoli myśleć wstawiać, tylko że no nie mamy minus trochę mojego. I should probably report this to the civil. Okay. No i tutaj nasza postać powiedziała, że chyba będziemy musieli to właśnie zgłosić. Chyba będziemy musieli. O, co? Tylko nie wiem, czemu ty na tym cały czas stoisz. Okej, jakieś listy są. No i tutaj za wczorajszy udział oczywiście dostaliśmy jakieś tam wynagrodzenie. O, no i... Niestety nie udało nam się pierwszego miejsca zdobyć, ale zdobyliśmy drugie miejsce. No i tak jak mówiłam, że po zdobyciu jakiegoś tam miejsca zawsze nam się tutaj dostajemy co miesiąc nagrody. No tak więc pierwsze miejsce nie jest udane, drugie jak najbardziej. I teraz tak. Mogę to sobie otworzyć. Dostaliśmy Little Future. A gdzie ja tu mam? Ja tego nie widzę, o ty. O, ładnie wygląda, mało daje. Tak bym to określiła. Musimy porozmawiać z Arlo. Najpierw jeszcze polecimy sobie tutaj do Commerce Guild jakieś zadanko. Coś jeszcze miałam zrobić, tylko już nie pamiętam. Okej, okay. O, to jest jakiś... A! Flower. Ale tego na 99% nie mogę zrobić, więc tutaj był łatwy bardzo. Lead bar. Chyba jednak weźmiemy sobie to, bo nie jestem w stanie nic innego tutaj wymodzić. Ten flower carpet to na pewno będzie bardzo trudno. Ale czekajcie, skoczymy sobie tutaj. Spróbujemy sobie... zobaczymy po prostu, co nam jest potrzebne do kurnika. Bo jak będziemy już mieli te kury, to wiecie, to będziemy sobie mogli zbierać te kubki, a nie będziemy musieli po nie latać. Tak. 10. Okej, będziemy w stanie to zrobić. A tak z ciekawości, na przykład na ship. A tutaj widzicie Iron Plant, to jeszcze nie jesteśmy w stanie. Do polepszenia tego. No widzicie, tylko kasy nam brakuje, więc jak zdobędziemy kasę, to sobie weźmiemy trzeci poziomik już tego. Polecimy teraz do Research, zostawimy dyski i podjedziemy tylko pod bramę.
przy okazji gdzieś tutaj Arlo jest chyba, a nie, on jest właściwie kropy po prostu, tylko skoczymy do niego. Już zgłosimy ten uszczerbek na naszej skrzynce. Mogliby tutaj windy porobić. Ja mi się na pewno nie obraziło. O, nawet tutaj mamy ten stanę. O, tutaj Arlo. What happened? You look troubled. Someone smashed my mailbox. They left this note. Threats and the destruction of property. This is a serious crime. Do you know anyone who might dislike you enough to do something like this? No i tutaj mówimy, że ktoś nam zepsuł tę skrzynkę. No i Arlo mówi, że groźby i tak dalej to jest poważne zarzuty. I czy wiemy, kto to mógł być? You don't know? Nie mam pojęcia. It's okay to speak up if you suspect someone. It'll give us some pointers, but we'll investigate it thoroughly from there. Thank you for coming forward. We'll start looking into this immediately. Hey! No i nie podejrzewam. Okej, okay. Spaghetti byś chciał, nie mam spaghetti, nie mam zupa. Nie podejrzewam, żeby to był Higgins, chociaż Higginsa nie lubimy. To nie miałby chyba powodu, żeby nam robić takie rzeczy, bo... Wydaje mi się, że jeszcze mu nie zagrażamy na tyle, żeby się aż tak bardzo mógł wściec. Poza tym nie wygląda na osobę, która by była do tego zdolna. Tu jest Tatra. Hi. Did you discover some? That should be enough data disks. The data corruption on these disks. Okej, dobra. Data disks zrobione. A w sumie jeszcze będziemy musieli tutaj pojechać do Merlin, bo chyba Merlin chce ten tutaj bus. Ale to. Tamten co tam robi? Pierwszy raz takie coś widzę. Aha! I knew you'd return to the scene of the crime, you little banderat. Did you think I didn't know that you came in here yesterday and swiped my bronze pickaxe? Please. I knew you were a little hooligan from the day you sauntered into town. Ula la, ale nas Higgins tutaj tak przerwę oskarża mocno, że jesteśmy bandytami i ukradliśmy jego brązową siekierkę. Tak, jest chyba tak, siekierka. Ale pragnę tak tylko zauważyć, że my mamy lepszą. Więc. Well, unless you can return it as soon as possible, I'm going straight to the civil corps! Consider this as me letting you off easy. Aren't I such a good competitor? What should I do? Porozmawiamy, nie idziemy mu dać tej siekierki, bo... Po co? A pierwszy raz widzę takie rzeczy tutaj. No niestety czuję się lekko obrażona. Pójdziemy sobie, jak mamy remisę na po drodze, to... What seems to be the trouble? Higgins falsely accused me of stealing his pickaxe. What? But Sam said yesterday she heard him grumbling about how he broke it on a wall in the mines. What does he think he's playing at? No i tutaj, Remington mówi, że sam wczoraj coś słyszała, że ktoś, tam rozwala ścianę w kopalni, więc nie wie co, i Remington nie wie, więc, że Hudgens nie wie, co on gra. Set him straight. Oh, thanks for telling me. Okej, okay, dobra, ale tak czy siak porozmawialiśmy tutaj z Remingtonem. Wiem, że wam bardzo zamieszałam, ale ogólnie chodziło o to, że Remington zastanawia się, co Hudgens gra, ponieważ słyszał właśnie, że coś się tam sypało, nie sypało wczoraj w nocy w kopalni. I teraz jest tam pickaxe, to jest siekiera czy kilo? Ja jestem wiecznie taka zmotana, nie pamiętam, które jest które. Ale zaraz sobie sprawdzimy. Nie jesteśmy w gospodarku. Okej. Okay. To moi drodzy, pickaxe to jest... To jest siekierka. Nie, czekajcie, pickaxe to jest kilo, a simple axe to jest siekierka. No to przepraszam bardzo, ale taki mały błąd wprowadziłam. Jeden to table. Czy jest nam coś jeszcze potrzebne? A, czekajcie, mieliśmy wziąć rzeczy sobie. A nie stąd.
na kurnik i pójdziemy sobie po kaczki, po kury zaraz też. I teraz tak. Najpierw drewno mamy sobie wziąć 10 tego. Mam nadzieję, że dobrze to spisamy. Nie będziemy się musieli wracać. Później 20 iron barów. Sztabki przepalone. Nie 30, 20. I 5 dni. To będzie w tkaninach. Okej. Gdzie to jest? No tutaj, bo podejrzewam, że nam to za chwilę mogą zamknąć. Cześć, kuko. Hulu, hulu. Tu nie mam nic do jedzonka dla ciebie. Ale tak wyszło. Tak bywa. Okej. Ja to chciałbym się przekręcić jakoś. I teraz tak. Zajrzałam, że tutaj tak naciśniemy już zagrodę, najwyżej jeszcze jeden kurnik. O, to jest chyba gdzieś tam swoje miejsce. Nie wiem, na razie możemy sobie to wciśnąć w ten róg. Nie będziemy tego niszczyć. Też fajnie by było mieć konika, bo nie podróżujemy sobie tymi wili stopami. Podróżujemy. Z lekkim naciskiem na to, że podróżujemy, bo ja jak zwykle o tym zapominam. Ale no, jednak konikiem jest fajnie. Najpierw jeszcze polecimy oddać zadanko. Później może byśmy polecieli tak czy siak najpierw po te kurki jeszcze, bo chciałabym po prostu już je sobie włożyć tam, a znając życie to za chwilę tam Sophie zamknie i będzie po kurkach, po kaczuszkach. Okej. Proszę, jeden tam stół już oddany. Ten widzi i stopy są takie a la taksóweczki, mi powiedział. Dawaj, jeszcze chcę jakieś inne zadanko przy okazji. Od nas. Okej. Pium, pium, pium. Dobrze, dałoby się ukraść jakąś kurę i ją włożyć tam do siebie. O. A to jest ten jeden arbuz Emily. Okej, cześć babcia. Co to jest? To jest herbatka. Fajnie byś miała na to większe. A czekajcie, bo to przecież nie do babci się idzie, tylko do dziadka. No tak. Oczywiście nie w tą mańkę trzeba było pójść. Dobra i... Nie wiem, ile się tam mieści, więc wezmę może 3 kury, 3 kaczki na sam początek. Myślę, że to będzie odpowiednia ilość. I polecimy sobie teraz jeszcze tutaj. Czy nic nie ma? Zobaczcie, tędy to kury nie uciekną. Lecimy sobie teraz właśnie tutaj do, jak się tu zwie, do farmy drzew, tylko że tutaj chyba gdzieś właśnie
z boku będziemy musieli postawić te rzeczy nasze. To i co? Nie, żeby to było wcale. O, patrzcie. Takie malutkie to się wydaje. A jak postawimy, to pewnie będzie wielkości. Nie atakuje? Nie, chyba nie. Tu musimy inżynier. A tu koło. No już takie malutkie nie jest. A tutaj leci, leci woda. Tylko teraz będzie się następny problem pojawiać, bo musimy zrobić zbiornik i pewnie zraszacze do tego. Biegnie, biegnie w postaci. I te drzewa takie zielone. Hey! Hey, I wanna eat. Oh, thank you! No nie powiedział mi tam, ja przeczytałam oczywiście, co tam potrzebne. Nie, będę musiała pewnie sprawdzić na Wikipedii. Okej, okay, ale już tu jesteśmy, to sobie pozbieramy wszystko. No i tak, patrzcie właśnie, teraz tak jak mówiłam wam, że no to jeszcze chyba jednak nie koniec misji, bo teraz będziemy musieli zbudować water store i storage i engineer, i sprinkler. Chyba zraszacze, mi się wydaje. Tylko do kopania, to jest tylko do kopania i to też jest tylko do kopania. Nie, to jest do ścinania już. Już jest godzina 17, a mamy prawie całą energię, tak. No powiedziałabym lekko, że nie fajnie. Tak też muszę się przedstawić, że w tej grze wystarczy trzymać przycisk, a nie klikać po prostu cały czas w myszkę, bo wcale wtedy szybciej nie ścinamy. No ale ja oczywiście muszę wybiegać z szeregi i klikać w tą myszkę tak, żeby mi się zaraz zepsuła. Okej. Pościnamy tutaj wszystkie drzewa. Tutaj nic. Podejdź. Jakiś inny kolor mają te drzewa, mi się wydaje przynajmniej. Ja to jest właśnie zda się. To czemu tam ominęłam? 3. Podejdź wyżej. Dziękuję. Tylko teraz pytanie, czy te sprinklery to ja mam gdzieś, czy ja muszę jakieś diagramy na to zdobyć, ale jakbym chyba musiała zrobić, zdobyć diagramy, to musiałabym chyba, to dostałabym chyba wiadomość, że muszę się przejść do Petry, to mi się przynajmniej wydaje. Dobra, energia nam ładnie schodzi. Tego miodu mamy bardzo dużo. Ale ten miód lubi ten Abu. Ten taki wielki misio. A. Odesz. Okej. No i właśnie, jeszcze mamy połowę energii, jakby nie było. No ale drzew zebraliśmy tylko stówę. Pytam jak. Pewnie zdobywamy hardwood i tak dalej w większości. Ale on też... Chociaż hardwooda można przecież chyba przerobić na zwykłe drzewo, więc... na zwykłe drzewa, na zwykłe drewno. Też moglibyśmy o tym po prostu pomyśleć. Znaczy w ogóle ile go mam.
strasznie licho zebraliśmy tego drewna. Nie to, ale to. Bo to nam się przyda właśnie do naszych kur. Cofnij się trochę. Aha. Krzaków nie musisz ścinać, bo tamtego fiberu, tkaniny, nie wiem jak to się nazywa. Włókien chyba. I tak mamy bardzo dużo. Niestety tam tego, tyle ile mamy tego drewna, to jest nic. Bo jednak muszę mieć zwierzę w ręce. Mieściły się wszystkie. No i teraz możemy sobie wybrać. Tak, za miód jest aż 21 punktów. Więc też spakujemy po miodu. 10 snakeberry. Inne jedzonka. I zaraz jeszcze tylko skończy się ta energia, to posprawdzamy sobie, co możemy jeszcze porobić do następnych zadanek. A mianowicie o te zraszacze. Bardzo ładnie, zraszacze. I o ten water storage. Mogli zrobić. Tam strona jeszcze. Niestety tych właśnie tych krzaczorków jest mało dosyć. Zaraz to może się pobijemy trochę z tymi lawami. No tutaj tak ładnie wszystkie sobie razem leżą. Tam jeszcze jakieś lecą. No już jest pierwsza godzina, to wydaje mi się, że też dużo tak nie zrobimy jakoś. Dziwi mnie to, że się nie chce zrespawnować ta duża lama. Ale tak bywa. Dobra, 9 tam energii mamy, to już damy sobie spokój. Odłóżmy to wszystko, co tutaj właśnie jest. I pozbierajmy z tych piecyków chociaż małych, bo one się nam bodajże skończą zaraz. Tego jednego dużego możemy zaprzestać zrobienia brązu, bo w nim się już troszkę odkuliśmy, tak mi się przynajmniej wydaje. A potrzebny jest nam... może niech te bliki się robią na razie. Się robił koper. Czekaj, tutaj koper jeszcze raz wstawimy. Najpierw to. Brąz. No moi drodzy, ja myślę, że sobie tego hardwooda trochę weźmiemy, wykorzystamy, bo
No jest go 900 chyba, więc... Tu się nic nie robi i tutaj możemy zrobić... No, jednak trochę się tego drewna też pozbierało. A bo ja to chyba patrzyłam, wiecie, ja chyba patrzyłam właśnie na hardwooda, ile zebraliśmy, a nie na drewno zwykłe. Jak to ja? Dobra, to jeszcze dołożymy na noc, żeby się coś tam zrobiło. Trochę nam się zebrało futra, to... A nie zróbmy tego, bo tego nam już trochę zaczyna brakować. Nie wiem, do czego kompletnie to nam się kiedyś może przydać, ale... Tak jak ja to mówię. Zawsze się do czegoś przyda. I tego jeszcze trochę z tych nie będę zbierać, bo już rano je pozbieramy. To wszystko składam i teraz tak drewno. I tego będziemy sobie mogli przerobić. A nawet może ja wezmę. A nie, chyba to nie potrzebujemy brać do siebie. Ja bym chciała teraz przyroda znaleziska. Jedzie tu. Tkaninę. Tutaj mamy futro. Jeszcze nie wstępuję do blach i tego. Chyba tak, bo tutaj stawimy sobie po prostu. Jednak nie tutaj. To jest sprinkler. Chyba, że sprinklery. Mogą być prawdopodobnie w trzecim upgrade'ie tego domku. Nie zdziwiłabym się, tak mam być szczera. 8 wooden plank, 8 pipe'ów i coś tam jeszcze. 8 tego. Blachy 8 pipe'ów. I coś jeszcze nam jest potrzebne. Nie, już mamy. Czekajcie, to jest jeszcze 15 iron bar. Tapki przepalone i... Ej, no, piknij się. No i ten iron bary nam się też już powoli kończą. I carbon bary też. I to mnie troszkę niepokoi, bo jednak one są wiecznie potrzebne po prostu. O! Akurat ładnie nam się udało skończyć. No moi drodzy. No moi drodzy, no to by było na tyle w naszym pierwszym odcinku lata. Ja wam bardzo dziękuję za to, że oglądaliście ten odcinek. Przepraszam za taki długi wstęp, ale wiecie, czasem się trzeba wygadać. Mam nadzieję, że widzicie u mnie taką poprawę, że się wam dobrze ogląda te filmiki. Przepraszam za wszystkie filmiki, które miały albo brzydki dźwięk, albo coś się tam nie dograło, albo czegoś nie wycięłam, bo tak, oczywiście ja wam zawsze mówię, to wam wytnę, ale koniec końców tego nie wycinam, bo zapominam, ale kiedyś się poprawię. No, a w tym momencie chciałam się z wami pożegnać, życzyć wam miłego dnia, no i pa, pa!